Cześć, dzień dobry, witaj na profilu Prawna Posesja. Dzisiaj otwieramy 11 okienko w kalendarzu adwokatowym, a w nim odpowiedź na pytanie, jakie obowiązki dla najemcy wynikają z zawarcia umowy najmu. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak windy, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów i inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Najemcę obciążają drobne naprawy i konserwacja podłóg, drzwi, okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody. Chcesz wiedzieć więcej lub masz pytania dotyczące obowiązków najemcy? Zajrzyj do opisu rolki i zostaw swój komentarz. A już jutro otwieramy 12 okienko w kalendarzu adwokatowym.